Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z naszej serii PGR Nowa Bruzda. Jak widzicie, i obiecywałem, że będzie odcineczek z siewu soi, o którym wspominałem na polu z numerem 53, także zabieramy się do dzieła. Oczywiście wyciągnęliśmy już nową szesnastkę, 1634, musi iść w bój. No i tak od samego początku też jeszcze stwierdziłem, że wam pokażę, jak sobie ustawiam Follow Me. Także tak, klikam CTRL prawy plus F, licyk prowadzący przed, 25 ustawione, odpalamy Ursusika i jedziemy na pole. No i tak od samego początku, jak widzieliście, nic tam więcej nie było napisane jeszcze, jako że dodatkowe opcje jeszcze odjazdu na boki, prawo, lewo. No dobra. Że Patryk, co to już by był gotowy? Nie, 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 to tylko tak teksturka się zmieniła. Tak naprawdę on jeszcze rośnie. Jeszcze nie jest gotowy do zbierania. Co możemy sobie zobaczyć tutaj też. Jak widzicie, wzrost. On rośnie dopiero. No, jak będzie żółty na mapce, to będzie znaczyło, że jest gotowy do zebrania. Aha, stringoli mi się tam z tyłu. No ale dobra. Mniejsza o to. No i tak po Ludkasie kształtujemy. Jak widzicie, jakieś plamki tutaj są, gdzie jest kiepsko powschodził, powiedzmy, ale ja się tym akurat nie przejmuję. Takie ilości nie robią mi jakoś tam zbyt dużego wrażenia na mnie, powiedzmy, bo i tak to, co mam, to powiedzmy sobie na tym wyjdę. Kurde. No to jest ten akurat problem. I co, nie gadaj, że nie odjadę. To jest ten problem akurat z tym siewnikiem, ale wtopa na sam początek, że on ten dyszel, który ma tutaj, na niego trzeba strasznie uważać. Ustawię sobie dalszą odległość trochę. 35. Wcisnąłem teraz CTRL plus S do tyłu, żeby jechał trochę dalej za mną. No to muszę uważać teraz tutaj na te supy i na ten dyszel. Zapomniałem całkiem o tym, już dawno nie grałem i nie jeździłem, więc taka mała wtopa akurat musiała się wydarzyć. A tamten co, nie jedzie już? No nie. No jak widzicie, tak to jest właśnie z tymi pracownikami tutaj akurat w farmingu. No i jak tu włączyć ugniatanie terenu, co? Raczej ugniatanie roślin. Nie da się, gdybym to miał włączone. Aha, on też się zablokował tam. A do tyłu coś idzie cofnąć? Idzie, ale to jeszcze gorzej. Widzę, że go wrzuca. Chociaż może uda się cofnąć. Nie bardzo. To jest ten problem z tym siewnikiem, że on naprawdę kiepsko, ale to kiepsko ma z manewrami. Z tego względu, że on strasznie podnosi ciągnik, tył ciągnika do góry. Nie wiem, to najlepiej by było dociągania jego. Pozwolę sobie tak pomóc trochę. Dobra. Nie uwierzę, że nikt z was tego nie używa i sobie nie pomaga w jakiś sposób. Naprawdę nie chce mi się szarpać, czy teraz jechać drugim ciągnikiem i uderzać w niego, żeby sobie pomóc. To jest Strong Farmer modyfikacja, czy jakoś tak. No i to jest akurat ten problem właśnie z tym siewnikiem, jak widzicie. Jadę sobie do przodu, także jeżeli będziecie mieli, to uważajcie sobie na niego przy transporcie. Jeżeli jest rozłożony, nie ma tego problemu, ale tutaj, jeżeli teraz go mamy na dyszlu, jak w tym momencie, to naprawdę hamowanie jest tragiczne w jego przypadku. Taki odcineczek z failami na początku, ale niech i taki będzie. Nie tylko wszystko świetnie u mnie wygląda, ale też jak widzicie, naprawdę są jakieś tam małe przygody, mniejsze lub większe. Odnośnie tych wszystkich maszyn i sprzętów. Nie chcę na razie go zmieniać, tego siewnika. Naprawdę on drażni strasznie, jeżeli się z nim jeździ. Ale nie chcę go zmieniać z tego względu, że po prostu nic innego ciekawego tak naprawdę nie ma tutaj, żeby pasowało jak na tą mapę i jak na te lata. No i przypierniczy. Dobra, zaczynamy sobie go rozkładać na X-ie. Jest rozłożone. Tego pozwolę sobie zwolnić na chwilę pracownika i cofnę do tyłu, bo to niezbyt wygląda. No ale chciałem wam pokazać sam, jak to jest od kuchni, jak to wszystko wygląda. Także trzymajcie i nie miejcie mi tego za złe. Nie mam manualnego podczepiania tutaj zainstalowanego, bo naprawdę już i tak w sumie nie tylko, że bym się udenerwował jeszcze więcej,
niż teraz powiedzmy z tymi maszynami, ale tu bardziej chodzi o to, że... No i dobra, tyle wystarczy. Odjechałem sobie kawałek. A bardziej chodzi o to, że zapomniałem. Po prostu redukowałem modyfikacje, które mam u siebie w plikach, po to, żeby grać z innymi na multi i żeby nie musieli tyle tych modyfikacji pobierać, a one sporo naprawdę ważyły, tak jak te pierwsze modyfikacje, widzicie, aż ciągnik opadł na dół. Nie rozłożyłem sobie siewnika. No i tak jest. No i przez to, że redukowałem te wszystkie, przez przypadek usunąłem to manualne podczepianie. No i teraz powinienem ostro jechać przy tej muzie, ale nie ma tego złego. Jakieś chwaściki, widzicie, przebijają się, ale wydaje mi się, że teraz jak przejadę sobie siewnikiem po nich, to to wszystko powinno się wyrównać. No i dobra, teraz tak. Włączamy sobie na B. Tak samo. Podjedziemy troszkę do przodu. Nie może zlokalizować teraz Ursusa. No i dobra, zlokalizował go dystans przed 35 i teraz klikamy CTRLT plus D, bo jesteśmy po jego prawej stronie i ustawiamy sobie odstęp na... Ustawię sobie na 11, wydaje mi się, że będzie dobrze. Dlaczego na 11? Bo tak, jedna połowa siewnika około będzie mieć 5,50 metra i druga 5,50 przy drugim ciągniku. A jak to sobie sprawdziłem? I tutaj przy generacji kursu szerokość robocza 11,8 metra, czyli prawie 12 metrów. No i dobra, teraz wsiadamy sobie do Ursusika i sprawdzimy, czy tak faktycznie będzie. No sorry, że po krzakach. Czy tak faktycznie będzie, jak sobie ustawiłem. No i jak tam jedzie? Nie za daleko. Nakłada coś tam? Coś nakłada. Nie jest w sumie chyba za mało. No i dobra. I tak można jeździć. Niech trochę jedzie bliżej nawet mnie. Na 25 sobie ustawimy, żeby za daleko nie jeździł. I dobra, ja tu się patrzę do przodu, nie do tyłu, bo za chwilę jakieś wywijasy porobię i pomijam to, czego nie powinienem. Więc ogień na tłoki i lecimy nowym Ursusikiem. Pozwolę sobie pojeździć trochę z kabiny, jak tam się silnik dojeżdża. Naprawdę bardzo mi się podoba on. Chciałbym takiego też w rzeczywistości 1634. Już jest konkret, sprzęcior tutaj w środku, wszystko fajnie wygląda. Oczywiście tapicerką wyłożony i w ogóle środeczek. Nie mówię, że w zwykłym się nie da, tak jak w tej przypadku mojej setki 1014, bo na pewno się tym zajmę w najbliższym czasie. Może jednak lepiej będę jeździł z widoku takiego, z widoku trzeciej osoby, powiedzmy, z samolotu. Ale pozwolę sobie trochę przybliżyć, czy może nie. No, małe niedociągnięcia z nawozami tutaj na skraju. Zapomniałem w sumie wam jeszcze pokazać, jak tam trawka schnie, a właściwie jeszcze nie schnie, także trochę czasu potrzebuję. Oho, coś czuję, że to będzie mały kłopot z tym supem i ten drugi się raczej nie zmieści. Pozwolę sobie odjechać trochę na bok. Mam nadzieję, że przesiąknie tamten siewnik. Przejdzie przez środek, jak nie, to się zablokuje. Powinien przejść, tak mi się wydaje. Przejdzie czy nie przejdzie? Jak myślicie? A, dał radę. No, bo w nim akurat jest tak zrobione, że te boki są przesiąkliwe, że tak powiem. Nie ma tekstury do końca zabudowanej, tylko tak jakby środek jest jako tekstura. Czyli... co ja w sumie... Powinienem przez niego przejść, no nie? O, a jak widzicie, na środku już wchodzę na siewnik. Przez to tam, jak miałem ten wypadek, no to po prostu ciągnik wjechał w środek niego. No, i mógł tak daleko dojechać bez żadnej tam, powiedzmy, większej stużki. Nie powiem, wykorzystałem sobie to teraz przy słupie. Nie powinienem tak robić, no ale jakoś trzeba sobie życie ułatwiać, nie? Nie będę teraz kombinował, tym bardziej, że mam tego pracownika i jesteśmy na wizji. Pampi, pampi. Jestem ciekaw, jak tam w ogóle mnie będzie słychać, także możecie pisać w komentarzu, jak teraz po mojej przeprowadzce jest mnie słychać. O, gałązka tam leży. Przycinałem sobie troszeczkę. No, jak mnie słychać teraz po przeprowadzce. I jak ta muzyka, jak dźwięki z gry, czy coś nie jest za głośno, coś nie jest za cicho. Także jeżeli możecie, to doinformujcie mnie,
jak tam u was to się sprawdza. Ja sobie też sprawdzam te wszystkie później nagrania, jak wyglądają na telefonie i jak wyglądają na komputerze, no bo to też jest różnica na słuchawkach, a na telefonie, jak to brzmi. Bo i tak, no zwracam akurat na to dużą uwagę, z tego względu, że dużo osób, ale naprawdę dużo, i ja też często oglądam, a właściwie częściej oglądam na telefonie niż na komputerze. No bo jednak na telefonie łatwiej sobie, macie gdzieś telefon pod ręką, czekacie na kogoś, czy macie chwilę wolnego czasu, nawet na przerwie w szkole powiedzmy, odpalacie sobie i możecie sobie oglądać takowy filmik. Tym bardziej, że no w sumie teraz akurat mamy tą dobę, gdzie całe nauczanie jest przeniesione do internetu, więc to raczej teraz w większości czasu siedzicie na laptopach czy tam na komputerach, niżeli na telefonie. On tam chyba za mną jedzie, nie? Odbiję sobie trochę. O, super. Taki fajny zwrocik akcji. Ta aplikacja, nie pamiętam jak ona dokładnie się nazywa. Aha, podniosłem sobie, no to super. Przez to, że zminimalizowałem teksturę, tak mi się stało. Zminimalizowałem te wszystkie chudy, które są. A wyłączyłem, włączyłem, ale ślimoczę teraz strasznie, strasznie warzywie. No ale trudno, musicie mi to wybaczyć. Tak wyglądają początki, no bo to w sumie początek teraz po takiej długiej, długiej, długiej przerwie. No a co ja właściwie chciałem pokazać? Chciałem pokazać tą aplikację VCA. Będzie ona tutaj pokazana? No nie, niestety nie. Nie, jest. VCA ustawienia. Tam jest lewy cirt plus C. No. Ona umożliwia powiedzmy włączenie sobie GPS-a. Dodatkowo jeszcze mamy możliwość wybrania skrzyni biegów. No, że możemy nawet ustawić sobie powiedzmy, że ten Ursus będzie zasuwał 100 na godzinę na skrzyni IVC. To też mógłbym pokazać właściwie jak to uczynić, ale to myślę, że w jakimś tam kolejnym odcinku. Aha, no i super, bo weszła aktualizacja i przez to te drzewa mi tutaj wyrosły, a ja je wcześniej sobie ścinałem i przygotowywałem pole. No ale dobra, przeleciałem sobie, tak jak mówiłem wcześniej, wykorzystałem tego buga związanego z tym siewnikiem. Jak ja miałbym zmienić ten siewnik, jak tutaj jest tyle drzew, jak miałbym kupić jakiś inny wielgachny siewnik, sorry, no to miałbym naprawdę problem tutaj z sianiem z brzegu, bo tych pól jest tutaj naprawdę bardzo dużo. Także jeżeli macie i gracie sobie na tej mapie, to polecam jak najbardziej ten siewniczek tutaj. Co prawda w transporcie jest bardzo niewygodny, ale na to też jest sposób, bo można sobie zakładać obciążnik do tyłu, do ciągnika. I tak następnym razem będę robić i wam pokażę też jak to wygląda. Nie wiem właściwie czemu ja tego nie zrobiłem, no, raczej przez to, że zapomniałem jak on się zachowuje. No bo tak to nawet jeżeli będziecie później siali, to nie musicie tego obciążnika ściągać, tylko pokazuję na monitor, jakbyście mogli zobaczyć, ale no niestety nie zobaczycie. Tym bardziej, że też nie mam kamerki. Nawet jakbym miał, to by tego nie widziała. No, ten zaczep z tyłu tutaj. Tak, no, tutaj na trzypunktowym zawieszeniu, jak tutaj jedno, drugie i trzecie cięgło do góry, wisiałby sobie obciążnik i obciążnik ma również zaczep, więc ten zaczep by był do obciążnika. Tylko obciążnik byście musieli mieć opuszczony. I to tyle. Nic więcej tak naprawdę. I wszystko by grało. No ale co to w sumie? Po co mi jakiś inny siewnik, jak ja teraz sobie sieję na 24 metry prawie, nie? Czy tam, no liczmy nawet 20 metrów. To jest mało? Wydaje mi się, że nie. Jeszcze jakby dokupił trzeci taki siewnik, na trzy ciągniki jakby latał. No wiadomo, to falą mi trochę pożera pieniędzy. Jak zwykły pracownik na H, no ale zobaczcie jaka jest powierzchnia tego miejsca, które było zasiane. Ja tak sobie i tak jeżdżę i nie zważam na to jak jest to zasiane, bo tak było kiedyś też w PGR-ze. A oni jeździli tak 3 po 3, nie patrzyli, żeby to było jakoś super punktowo ekstra posiane, tylko byle Polska nie zginęła i aby do przodu. No i ja też tak tutaj powiedzmy, skoro to PGR, skoro to tamte czasy, to robię również jak oni. No, a a propos tej aplikacji, teraz mi się przypomniało tej modyfikacji VCA. Można jeszcze sobie wcisnąć prawy shift i strzałkami, na przykład shift wciskamy, strzałka do tyłu i pokazuje nam z tyłu co się dzieje. Shift, strzałka do przodu, to z powrotem wraca do tego co jest z przodu. To samo ma na boki shift, w prawo,
Cyk, w lewo. Fajnie, że to jest dodane. To samo jest w środeczku. Shift do tyłu, do przodu i na boki. Jedzie tam za nami? Jedzie. Chyba mu odstęp zmieniłem, czy nie? Chyba tak. Tak mi się wydaje, że jedzie teraz bliżej. Nie jestem pewien. Ej, wychodzi na to, że 16.34 mocniejsze jest. Czekaj, zaczekamy sobie chwilę. No wydaje mi się, że podczas tych kombinacji, no to ja go trochę przestawiłem, no. Dobra, 10,5. Niech jest na 11. Shiftem teraz sobie przestawiam. Trzymam prawy shift i go odsuwałem trochę na bok. Jeżeli byście chcieli wiedzieć i też chcielibyście kombinować sobie tak na falu mini jak ja. Zresztą tak naprawdę wszystko macie też tutaj opisane. Prawy shift, przesunięcie w tył. Wiadomo, to nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Potrzeba trochę czasu, żeby sobie to wszystko ogarnąć, no ale da radę. No i jak widzicie przy tych słupach tak samo obsiewanie jest naprawdę bajką z takim siewnikiem, który jest, że tak powiem, przesiąkliwy. Tutaj ostatni przejazd sobie zrobimy jeszcze dookoła i zaczniemy się przecinać na środek. Tak myślę, albo chociaż od tamtej strony sobie zaczniemy, tam jak jest już dokończenie i będę robił nawrotki. Chociaż wolałbym się przeciąć, bo po przecięciu później pracownik fajnie za mną jeździ. No i tak myślę, że tutaj bym sobie wyznaczył środek koło słupa. Zaraz przelecę i pozwolę sobie użyć tej aplikacji po raz kolejny VCA, no, tej nawigacji. I dobra, taki zawrocik zrobimy, cyk, jakoś w miarę trochę bardziej odbije i CIRT plus W trzymam, nawigację ustawiłem i leci. Tak sobie ułatwiam, powiedzmy, życie w przypadku z przecięciami się przez środek, żeby mieć je równiutko. No bo to jednak sporo, ale to sporo ułatwia robotę. Dobra, zaczekamy sobie trochę na niego może, czy nie? Nie no, w sumie zaczekałbym, fajnie by było akurat teraz troszeczkę, jak nie muszę się skupiać na jeździe, pokazać jak tam dwa ciągniczki lecą koło siebie. Także niech dojedzie do mnie. No idzie konkret. Naprawdę pole znika w oczach. Bynajmniej mi się tak wydaje. Zobaczcie sobie, już ile poszło, a ile uprawiam. Także po co mi jakieś nowoczesne, wielkie siewniki? I tak bym z tego nie korzystał. Chyba będzie robił obrót, czy zabłądził. Patrz. Co on robi? Co za wariat? Zabłądził, on pojechał dalej prosto. Oto pierun. Musimy go zwolnić. No ale dobra, to przynajmniej ja sobie to przez krzaki teraz kamerą was przeciągnąłem. To przynajmniej sobie dorównałem. I będzie gitarka. Przynajmniej jest dużo miejsca teraz do nawracania też. No a dlatego chciałem i tak się przecinam, a nie jeżdżę raz przy razie, bo po prostu pracownik mi na to nie pozwala. Teraz przejadę sobie w ten sposób, a za chwilę kolejny przejazd odbije w lewą stronę i pracownik również za mną będzie podążał. Także będzie wszystko grało. Zatem sami sobie zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Jak daleko jest. To pozwolę sobie go trochę przybliżyć. Nawet na 20 może, co? No tutaj na prostym ciężko mi będzie później zawrócić, ale... Cyk, nawigacja ustawiona. I śmigamy sobie prościutko. Tutaj koło słupa powinien się zmieścić też ten siewniczek. No i jest. Elegancki siew. Na dwa zestawiki. Dla mnie to konkret wygląda. Trochę zmienimy. Dobra, nie ma co. FPS-y na pewno spadły i zaczęło was wszystko razić w oczy. Taki... tylko te cienie, powiedzmy, są do robienia zdjęć. Tutaj fajnie przy tym słupie by było zdjęcie sobie zrobić, bo fajnie cień pada akurat. Wielu z was zauważyłem, że zwracam na to bardzo dużą uwagę. Na przykład w większości... w przypadku, gdy wrzucam te zdjęcia jeszcze gdzieś na Facebooka, tam to naprawdę wiele osób zwraca uwagę. Wow, co za cienie, czy coś tam. A to tylko po prostu zwykły season mod.
Nic więcej tak naprawdę. Takie cieniowanie mam skrócone, bo nie mam jakiejś rakiety zamiast komputera, więc zmniejszyłem sobie to pod to, aby po prostu mój komputer miał jak sobie radzić. Jestem ciekaw, jak tutaj sobie poradzi pracownik z takim uwrociem dość mocnym. Nie, teraz już nawigacji nie będziemy włączać, bez nawigacji sobie jedziemy. Tylko miało być to na przecięcie. Jak widzicie, świeci na czerwono, z nawigacją nie jadę. Zaczęłaby się świecić dopiero tylko wtedy. No i coś jest chyba. O, dobra. Zniknęła. Jak widzicie, skręcam kołami, nic nie słychać, nawigacja nie działa. Żeby nie było. Zresztą będzie widać, jak słup będę okrążał też, że na nawigacji nie jedziemy. Tak do tyłu też mogę się teraz patrzeć w sumie już, bo i tak widzę tył siewniczka, jak idzie, jestem w stanie sobie odbijać, jak tam ma jechać. Nie, dobra, może lepiej nie, bo za chwilę będzie tak, że na słup najadę. Ja w sumie na minimapie, jakbym sobie miał włączone, to bym mógł zobaczyć, gdzie jest słup. O, trochę mnie ściągnęło. Pod złym kątem patrzę. Najlepiej od tyłu jednak. I tak sobie nawet czasami, jak chcę bardzo blisko gdzieś czegoś przejechać, no to kamerę skierować na tą stronę, żeby było widać. No i o, gdyby nie to, że ten siewnik przenika, to nie byłbym w stanie czegoś takiego zrobić jak teraz. On by mi się od razu zaklinował i naprawdę te słupy i te wszystkie drzewa by były katorgą do zrobienia. Bo to nie jest proste. Naprawdę zwykłym siewniczkiem to poogarniać, który nie przesiąka. No ale jak widać pracownikowi i tak to było dla niego za ciężkie. Gdzieś wydupił? A jak musiał. W słup. Koniecznie. Dobra, tutaj w sumie sobie oszczędzę tego mijaka robić, bo nie mam co za bardzo się odsuwać na tą prawą stronę. A przynajmniej wyrównam sobie teraz pracownikiem za siebie. No więc jak do 16 i błogiej natłoki można jechać dalej. Jak tam wyrówna trochę. No, jak widzicie, środek rozcięty i tak teraz z pracownikiem można sobie jeździć. Coraz to większe koła, powiedzmy, zataczać. Później, nawet jeżeli jest za daleko, no to można, jak jest za duże pole, no to można zrobić jeszcze jedno rozcięcie i fajnie to ubywa wtedy, żeby nie jeździć po prostu za daleko, bo tak jak już się zrobi, powiedzmy, połowę pola czy coś, no to już później robi się problematyczne. Ja sobie mogę wyłączyć siewnik i przejechać szybko, ale on już nie. On ma cały czas włączony siewnik i tak jakby cały czas sieje za mną, więc tak to wygląda. No, także pokazuję bruzdę od kuchni, powiedzmy, jak to wyglądało podczas nagrywania tego wszystkiego. No i dalej w sumie jesteśmy, tylko już troszkę inaczej to, powiedzmy, wygląda, ale wrócimy do tego samego kontentu, który był, czyli tego starego polskiego poczciwego PGR-u. Myślę, że dalej jest ten klimat zachowany, aczkolwiek no, chciałbym się troszkę zacząć rozwijać, no bo za chwilę pieniądze nam na to pozwolą, żeby po prostu kupować coraz to nowsze sprzęty, mocniejsze, większe. Na ten areał, no to powiem wam szczerze, że no jest potrzebne coś takiego dużego, bo to jest czasochłonne wszystko, więc jak na razie nie kupuję żadnych pól, tylko jak już mogę dokupić kolejny ciągnik jakiś duży, jak te fendy, które wam pokazywałem, tylko oczywiście mnie na nie nie stać. No i co do tego fenda, myślałem o nim też. No i w sumie doszedłem do tego, że na pewno jeszcze sobie dołożę trochę pieniędzy do niego. Myślę, że 150 000, jak będzie kosztował, to będzie tak poczciwie. Co o tym myślicie? Jeżeli też tak uważacie, to napiszcie może w komentarzach hashtag fendyty. No, ja wam przypnę serduszko i wyczytam was w kolejnych odcinkach. Teraz o tym zapomniałem po prostu, jak tam było, ale jak najbardziej będzie można coś takiego zrobić. Myślę, że też będziecie za tym, czy nie? Ten pracownik daleko chyba się trochę oddalił. Jestem teraz ciekaw, jak on sobie poradzi z tym uwrociem, bo się troszkę zapomniałem i odjechałem za blisko prawej strony. Najlepiej właśnie zrobić sobie tyle miejsca. Ten drugi przejazd powinienem sobie zrobić tak, żeby on miał wystarczająco dużo miejsca do przejazdu.
Dobra, będziemy sobie teraz patrzeć na niego, jak on tam będzie wywijał, czy on nic nie zahaczy, no bo tak, tam są drzewa, koło których on będzie przejeżdżał. Dupnie czy nie dupnie? Przejechał, udało mu się, ale krzyło się je, widzę to, dobra, udało się, normalnie. Emocje, tego słowa mi brakowało i przez co się śmieję, że nawet nie mogę sobie przypomnieć, emocje jak na grzybobraniu, albo jak przy grze w szachach. No i poletko szybciutko obmywa. Myślę, że patrzyłem sobie teraz na pogodę i mam nadzieję, że mi zdąży troszkę przeschnąć to sianko. Jak widzicie, jednak czwartek już ma być słoneczny i bez deszczu. Piątek niby znowu pokazują, że ma być deszczyk, ale się wszystko okaże, jak to wyjdzie. Nie powiem. Fajnie by było, gdyby przepadało tutaj na tą soję, która jest posiana. Aczkolwiek wolałbym, żeby najpierw mi siano wyschło, bo nie chcę go wszystkiego zmarnować, bo to wszystko pójdzie tak naprawdę psu w dupę, że się tak wyrażę. Kurde, idzie trochę tych nasion tutaj. Powiem wam szczerze, że one zużywają dość dużo tego, ale... Nie wiem, czy właśnie nie zrobić sobie jeszcze jednego przejazdu dookoła. I tak myślę, że tak bym zrobił. Bo tak, tutaj miałem rozcięcie i dokończenie. No ale dobra, to lecimy jeszcze raz dookoła. Jeszcze jeden przejaździk. No, przynajmniej będę miał tam więcej miejsca do manewrowania z pracownikiem. Nie będzie już tych emocji jak na grzybobraniu. Musiałem się trochę poprawić na fotelu. Zerknę sobie jeszcze, jak tam która minuta. Ło kurde, panie. Nawet nie wiedziałem, że się tak rozgadałem. Mam już 26. Nie chcę z długich odcinków nagrywać, no bo nie mam już tego internetu pieruńsko-szybkiego. Nie mam już światłowodów, także będziemy powolutku kończyć. Niestety przy tej fajnej nutce, ale muszę się z wami żegnać. O ile w ogóle ją słyszycie, także pamiętajcie, piszcie w komentarzach, jak mnie słychać. Może niekoniecznie jak mnie widać, ale jak mnie słychać, jak tam jest muzyka, jak są dźwięki z gry słyszalne i... Co? Zapraszam do kolejnych odcineczków, nie? Także na razie, trzymajcie się, cześć, pozdrawiam was.